Witam Państwa na moim kanale na YouTube i zapraszam na spotkanie z niecodziennym gościem. Ponieważ jeszcze wśród moich 458 filmikach nie było przedstawiciela poezji śpiewanej. Dzisiaj jest. Jest to świetny, obiecujący, szalenie często nagradzany i wyróżniany aktor Teatru Nowego w Łodzi, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Adam Mortas. Pozwolą Państwo, że porozmawiam z Panem Adamem troszeczkę o jego śpiewaniu. Dzisiaj mniej o aktorstwie, natomiast sporo o śpiewaniu, bo ten rozdział zajmuje w jego działalności. Pokaż mi rozdział. Panie Adamie, jest niewielu Pana rówieśników, którzy zajmują się poezją śpiewaną. Proszę nam powiedzieć, kiedy zainteresował się Pan tym gatunkiem muzycznym? Oj, no to było dawno temu, bo to już dokładnie od tego się zaczęła w ogóle moja przygoda z aktorstwem, bo to się stało jeszcze w liceum. W pierwszym liceum w Łodzi była organizowana akademia z okazji 11 listopada. I dziwnym zbiegiem okoliczności, mimo że wcześniej w ogóle się tym nie zajmowałem, wyszło tak, że zaśpiewałem na tej akademii piosenkę Jacka Kaczmarskiego Obława. Jak wiadomo, że jeden z czołowych przedstawicieli poezji śpiewanej na rynku polskim, więc jakby, że tak powiem, z wysokiej półki musiałem startować. I w związku z tym, że dzięki temu też poznałem twórczość Jacka Kaczmarskiego, chyba się w tym zakochałem. I tak już zostało. Wiem, że wielu osób w kraju porównuje Pana do pierwszego barda piosenki czeskiej, Jaromira Nohawicy. Zadam pytanie, czy Pan w przyszłości chciałby w Polsce być odpowiednikiem tego znakomitego artysty? Powiem szczerze, że Jaromir Nohawica robi na mnie olbrzymie wrażenie i to w każdej dziedzinie, że tak powiem, zarówno jako autor tekstów, jako poeta, czy jako wykonawca. Miałem okazję być na jego koncercie. To, co robi z publicznością, to, co robił ze mną wtedy na tym koncercie, to jest coś niepowtarzalnego. Więc jeśli kiedyś będę w stanie z publicznością zrobić to, co on zrobił wtedy ze mną, to będę bardzo usatysfakcjonowany. Ale wydaje mi się, że jednak to jest trochę tak, że bierzemy z każdego wielkiego człowieka, którego spotykamy na naszej drodze, czy to artystycznej, czy po prostu w życiu coś, i na końcu jednak jesteśmy sobą, tylko sobą, który pozbierał wszystkie te doświadczenia do jakąś całość, tak mi się wydaje. Więc raczej chciałbym być Adamem Mortasem, który kiedyś na swojej drodze poznał kogoś tak wybitnego jak Jaromir Nohawica, niż drugim Jaromirem Nohawicą. Czy poznał się Pan prywatnie z Panem Jaromirem? Poznałem prywatnie, to może jest za duże słowo, ale miałem okazję z nim osobiście rozmawiać po jednym z koncertów, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to było bardzo ważne dla mnie spotkanie. A który z rodziny naszych bardów jest najbliższy swoją twórczością temu, co Pan robi? Najbliższy temu, co ja robię? To jest trudne pytanie, bo najbliższy memu sercu, myślę, że z racji tego, że od niego i od jego twórczości to wszystko się zaczęło, bo my przez pierwsze rok czy dwa lata graliśmy praktycznie tylko piosenki Julia Kaczmarski, Litrowski, Łapiński. Jak wiadomo, Kaczmarski był trzonem tego tworu artystycznego, więc od niego to wszystko się zaczęło i mimo, że teraz już powoli odchodzimy od jego stylistyki, idziemy w nieco inną stronę, to jednak chyba on największy wpływ na mnie miał, Jacek Kaczmarski. Słyszałem, że przygotowuje Pan pierwszą autorską płytę. No tak, tak, tak. Udało się nawiązać współpracę z Beatboat Production. To jest studio prowadzone przez Mariana Lichtmana i Wojtka Stępnika. I razem z nimi teraz pracujemy nad materiałem na nową płytę. I mam nadzieję, że wyniknie z tej współpracy coś dobrego, bo już pierwsze efekty można obejrzeć na YouTubie, posłuchać w niektórych rozgłośniach radiowych i zapraszam serdecznie do posłuchania.
czy repertuar dla siebie, dla zespołów, to tam wyłącznie tam? Nie wyłącznie. Zdarza się, że wspólnie zespołem na przykład pracujemy nad muzyką. Jeżeli chodzi o teksty, to większość tekstów jest moja praca, ja się tym zajmuję. Ale również przy okazji pracy nad nową płytą część muzyki napisał duet Maria Lichman i Wojtek Sternik właśnie z Evil Production, co też wprowadziło powiew świeżości w naszą twórczość, więc jakby każdy utwór ma innych autorów, tak się wiesz. Czego życzyć Pani na najbliższą przyszłość? Czego życzyć na najbliższą przyszłość? No na pewno życzyć, żeby udało się wydać płytę, żeby płyta spotkała się z ciepłym przyjęciem, na tym nam teraz zależy, pracujemy nad tym. I ciekawy król w teatrze i w filmach też bym sobie życzył. No, nie zdradził pan jeszcze naszym widzom, że pan także jest reżyserem. No, może to duże słowo, ale zdarzyło mi się wyreżyserować kilka czy to spektakli, czy to programów muzycznych, głównie na razie na takiej scenie alternatywnej, aczkolwiek w tym roku planuję wyreżyserować spektakl muzyczny, właśnie złożony z piosenek Jaromira Nochawicy w Teatrze Nowym w Łodzi. Panie Adasiu, nam wypada życzyć tylko powodzenia w tych działaniach i szczególnie, bo mówimy o tym, działaniach muzycznych. Życzę panu, aby pana płyta była bardzo wysoko oceniona przez specjalistów w branży piosenki literackiej, aktorskiej. Do moich życzeń przyłącza się czempion Oscar, który zrobił na panu Adasiu ogromne wrażenie. Towarzyszył nam dzisiaj podczas tego 3-godzinnego spotkania, a państwa zapraszam do wysłuchania piosenki. Zapraszamy teraz do obejrzenia teledysku, do piosenki Na poczekanie. Jej twórcami są Michał Korpecki i nasz gość Adam Mortas. Żegnamy już pana Adama Oskarek, który oczywiście brał udział podczas tego nagrania, jak przy poprzednich. Również składa panu Adamowi powodzenia na jego znakomicie zapowiadającej się drodze piosenkarskiej. Wypala z nami. Czasami
się.